Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogaty i dzisiaj chciałbym wam zaprezentować grę, na którą się namówiłem, można powiedzieć, w końcu po tylu latach czekania, tak na dobrą sprawę, bardzo, bardzo długi czas. Widzowie czy niektórzy znajomi namawiali mnie do tej gry, jednak tak mówiłem za każdym razem, to już chyba od piętnastki, tak? Czy w sensie, bo to chyba jest co dwa lata, nie? To tak było... Kolejną edycję kupię, pogramy, na pewno kolejną kupię, pogramy. No i wyszło na to, że nie mogłem tego kupić, już nawet z Sylwestrem się umówiliśmy, że ogarnę sobie LS-a, czyli Farming Simulatora 19 i będziemy grali. No ale ostatnio zaczął grać w 17 i zaczął się tym wszędzie obnosić i chwalić się tym, także no nie mogłem wytrzymać, jako że jestem zazwyczaj asertywny, to tutaj niestety po pewnym czasie moja asertywność się wyczerpała. I teraz tak, przede wszystkim ja bardzo potrzebuję w tej serii waszej pomocy, także główną siłą napędową tej serii będą wasze komentarze, za które oczywiście podziękuję bardzo, a teraz o nie proszę, szczerze powiedziawszy. Także pierwsza rzecz, o którą chodzi, chcieliśmy przed chwilą zagrać z Sylwestrem na grze wieloosobowej. Tworzyliśmy po prostu normalnie sobie serwerek, raz ja, raz on, ale niestety wypadał nam na naszym serwerze, przy czym na innych serwerach niektórych też wypadał błąd, a na innych się łączyliśmy. Wypada nam błąd z tym, iż nie możemy połączyć się do serwera online. I tu nasze pierwsze pytanie do was. Czy znacie może jakiegoś fixa na jakąś naprawę na to? Czy wiecie, co możemy zrobić, żeby się po prostu połączyć i razem pograć? Bo chcielibyśmy na pewno pograć razem. Aczkolwiek no póki co, jak nie mogę pograć samemu, to myślę, że zacząłbym grać w karierę. Aczkolwiek, żeby też nie było, żeby uniknąć tych wszystkich, powiedzmy, komentarzy na początek, na starcie, że się nie znam, że jakoś głupio coś robię, zagram specjalnie na pierwszym odcinku, rozegram podstawowe samouczki, resztę samouczków rozegram sobie już po odcinku i kolejny odcinek, jeżeli nie na multi, to przynajmniej, albo nawet jeżeli na multi, to i tak musimy coś wiedzieć, nie? A jeżeli nie na multi, to na single bym mógł kontynuować, ale już z jakąś wiedzą, także specjalnie dla was zagram dzisiaj samouczek na tym odcinku, a kariera bądź multi zagramy sobie już później. Oczywiście, tak jak mówiłem, bardzo proszę was o komentarze, o łapki, żeby też pokazać, czy wam się gra podoba, czy nie. Czyli jeżeli chcecie po prostu więcej odcinków, jeżeli ogólnie ten wam się spodoba, możecie śmiało zostawić łapkę w górę. Właśnie dać znać w komentarzu pod filmem. No i za to wszystko jeszcze raz mogę podziękować zawczasu. No oczywiście przypomnę, nie znam się kompletnie na rolnictwie, na uprawianiu roli, na nawożeniu, na, nie wiem, kultywowaniu pola, tego typu rzeczach, także także wybaczcie mi moją niewiedzę, ale no gra jest naprawdę fajna, przynajmniej w oglądaniu. Dobra, okej, uprawianie roli. No poznamy w tym momencie podstawowe, wy pewnie znacie, ale może część nie zna, bo nie wszyscy muszą grać czy oglądać Farminga. Także tutaj specjalnie, jak widzicie, jestem dzisiaj wyszykowany w specjalną koszulę w rośliny. Także okej. Jeśli chcesz, żeby krowy dawały mleko, to po karmieniu krowy produkują nie tylko mleko, ale i gnojowicę, którą należy użyć, którą można użyć do nawożenia pól, a nie, to jest już co innego. To jest za szybkie te porady, o, powiedzmy. Dobra, sterowanie FF, wyświetlanie, w sensie oświetlenie, dobra. Samouczek, witamy w pierwszym samouczku, dowiesz się z niego, jak przygotować pola i uprawiać rośliny, by uzyskać wysokie plony. Jeśli zapomnisz, co trzeba robić dalej lub zechcesz opuścić samouczek, możesz w każdej chwili otworzyć menu samouczka. Dobra, okej. Najpierw rozejrzyj się po okolicy, po czym podejść do ciągnika zaparkowanego przed kultywatorem na skraju pola. Okej, mamy tutaj. I teraz tak, rozejrzyj się, no to się rozejrzałem, powiedzmy, zmień kierunek widzenia gracza. A, w ten sposób, że na strzałkach można? W ten sposób, okej. No dobra, ale ja mam myszkę. Także to zrobiliśmy, WASD. Dobra, dalej. Wielki jest, prawda? No.
Jednak w porównaniu z innymi maszynami, na których będziesz pracować, to raczej niewielki, stary ciągnik. Ja bym na Zetorze takim pośmigał. Albo na Ursusie, kappa. Nie martw się, jazda nim jest łatwiejsza niż się zdaje. Wskakuj. Okej, wsiądź do pojazdu E. Wsiadamy. Tu jest pedał gazu, obok niego hamulec, no i wiesz chyba jak wygląda kierownica. To proste. Przyśpiesz i zwolnij pojazdem, kieruj pojazdem, dobra. Okej. Czekajcie, pyk. Mogę jechać, czy nie mogę jechać? Zmień prędkość w tempomacie. Nie mogę na razie tego ruszyć. Dobra, wszystko po kolei. Najpierw powoli wycofaj do znajdującego się za tobą kultywatora i dołącz go do ciągnika, czyli to mamy kultywator, proszę państwa. Pierwsza rzecz, której się musimy nauczyć, to jest kultywator i tym będziemy, kurde, kultywować pola. Okej, dobra. Żeby mi się tu nie załączyło moje, kurcze, podkarpackie, przemyskie mówienie. Kiedy maszyny będą wystarczająco blisko, by je połączyć pod symbolem ciągnika, w prawej części interfejsu pojawi się stosowna ikona, czyli będziemy tutaj zaglądali na prawo. Kiedy kultywator zostanie podniesiony do położenia transportowego, czyli mamy położenie, czy to już nam mówi, że mamy położenie transportowe inne, które jest w sensie inne od położenia takiego do pracy prawdopodobnie. Czyli to do góry pójdzie, nie? Jeżeli będzie transportowy, bo coś tam oglądałem sobie, ale wiecie, to też jest taka wiedza, że coś tam poglądałem i jakieś głupoty mogę po prostu pogadać, także sorki. Podejdź do małego czarnego obciążnika i przymocuj go z przodu do ciągnika. Czekajcie, czyli tak, jeszcze raz, kiedy kultywator zostanie podniesiony do położenia transportowego, czy jak już go weźmiemy, muszę wtedy podejść do małego czarnego obciążnika, czyli to jest ten obciążnik, tak, 700 kilo, i przymocować go z przodu ciągnika, że tutaj, tak, to chodzi o to, żeby nam nie wydupiło się ten, żeby się nie podniósł z przód. Zapewne w ten sposób dociążysz przód pojazdu i zrównoważysz ciężar kultywatora. Okej, przyłącz narzędzie. A to będziemy musieli podjechać, nie? Nie możemy póki co. Dobra, czyli robimy tak. Podjeżdżamy troszeczkę. Pojawiła się chyba ikona w tym momencie. Możemy przyłączyć z automatu, dobra, czyli nie musimy do tego podchodzić tak jakby. I teraz tu podjeżdżamy. Przyłącz, okej. Czy nie musimy nawet wychodzić? Myślałem, że musimy wyjść, żeby to zrobić, ale skoro nie, to nie. Dobra. Dobra robota jak dotąd. Teraz przygotujemy pole pod siew. Ponieważ masz dołączone dwa urządzenia, możesz przyłączać się między nimi. Schemat ciągnika w prawym dolnym rogu wskazuje, które urządzenie jest obecnie aktywne. Czyli jest przednie urządzenie aktywne, bo mamy w sensie zaznaczone, że się świeci w sensie. Dalej, wybierz kultywator, rozłóż go i opuść na ziemię, po czym staraj się jeździć w górę i w dół pola tak prosto jak to tylko możliwe. Czyli tak, wybierz kultywator, rozłóż go, czekajcie, którym muszę, G się zmienia narzędzie, czyli muszę zmienić narzędzie, później złożyć lub rozłożyć, czyli będę musiał rozłożyć, upuścić na ziemię V, dobra. Okej, zmieniamy narzędzie. Składamy kultywator. Mieliśmy go złożyć czy rozłożyć? Mamy rozłożyć kultywator i go upuścić, tak? A czekajcie, może jednak nie teraz. Jednak jeszcze raz podnieś. W sensie musimy zajechać i dopiero teraz mniej więcej, nie? Dobra. Czy jak teraz już to zrobię? Ja pierdzielę! To już? Czekajcie, to chyba już. Tempomat włączę, pyk, okej, rączki mam tutaj, to sobie niech jedzie. Niemal zapomniałem, możesz włączyć radio, by słuchać muzyki podczas pracy, co sprawi, że kierowanie pojazdem będzie znacznie przyjemniejsze. Przełącz radio 5, 6, następny kanał radiowy, poprzedni 4, wybierz widok C. Dobra, czyli piąteczką. Bring your sunshine. Nie wiem jak z muzyką w ogóle na YouTubie będzie tutaj. Ej kurde, bo ja nie jechałem prosto, w sensie tak. Okej. Jak rozumiem, to ja nie mogę sobie na wstecznym pojechać, nie? To ja powinienem za każdym razem podnosić kultywator? Czy nie? Jak myślicie? A mogę to dać głośniej? Ściszyć?
Dobra, nieważne. Powiem wam tak, przede wszystkim będę musiał też ogarnąć sobie muzykę. Głośność tej muzyki i głośność samych dźwięków w grze. Także to jest na przyszłość. Powiem wam, że fajnie to wygląda ogólnie, podoba mi się ta gra. Mi się ona zawsze podobała po prostu i... Dobra, czyli teraz tak. Zawsze w tę grę chciałem pograć. Ja czuję, że ja trochę strajharduję, także, ale to już po nagraniu, w sensie wieczorkiem czy coś. Dobra, ciągniemy tym ciągnikiem, pyk, tempomacik załączony i lecimy. Czyli możemy tak jakby, no, ja to będę musiał idealnie zrobić, szczerze powiedziawszy. Jak najlepiej by było idealnie to zrobić. Okej, samouczek, dobrze, wiesz już co, jak z kultywatorowaniem. Czas, by teraz coś zasiać, co? Okej. A, czyli pierwszy samouczek skończyliśmy, tak? Czy coś, że z kultywacją pola? Dobra. Kultywatorowanie rozluźnia glebę, a nie kultywowanie? W sensie, bo kultywacja, ale to jest coś innego, wtedy może znaczyć, że samo kultywowanie tradycji, nie? A kultywatorowanie rozluźnia glebę i przygotowuje ją pod zasiew, czyli rozluźnić glebę, później dopiero zasiać. To w sumie w Farm Managerze było podobnie, nie? Że trzeba było najpierw kultywować pole, a później dopiero zasiać. Przygotowuję ją pod zasiew, wsiadaj więc do ciągnika i tak jak poprzednio dołącz osprzęt. Dobra, robimy. Czyli tak, do tyłu. Przyłącz do przodu. Przyłącz. Zanim można będzie obsiać pole, trzeba włączyć siewniki. Trzeba też opuścić go na ziemię. Kiedy wszystko przygotujesz, można ruszyć na pole, aby zasiać trochę rzepaku. Dobra, czyli tak. Siewnik jest już chyba włączony, w sensie przede wszystkim musimy zmienić narzędzie na G, na tylne, na siewnik. Teraz mamy włączyć siewnik pod B i go zaraz upuścić, tak? Ale to za chwilę, to tutaj gdzieś, o, tutaj na początku będzie początek, nie? Powiedzmy, wyłącz siewnik, opuść siewnik, V, dobra. Upuszczamy siewnik i lecimy. Okej, okay. I teraz po prostu sru do przodu przed siebie i lecimy, nie? W ten sposób to chyba działa. No dobra, fajne jest, przyjemne, powiem wam, że przyjemne. To jest fajna gra tego typu, że ja ją sobie mogę odpalić na jednym monitorze, coś robić, jest ten progres cały czas, a na przykład na drugim monitorze mogę w tym samym momencie sobie coś słuchać, bo ja bardzo na przykład, no jak to wiecie zapewne, ja sobie lubię jakieś podcasty posłuchać czy pooglądać, które trwają często na przykład godzinkę czasu czy dłużej, także to będzie idealne, żeby no po prostu za ten czas coś sobie robić, nie? Także dobra, lecimy teraz tak, tutaj żeby prościutko było i teraz pyk tu, czekajcie. Pyk. Dobra, ja po prostu lubię takie gry, no tak jak Car Mechanic Simulator, House Flipper, no to są tego typu właśnie giereczki. Tylko, że mogę grać w taką grę oczywiście jedną naraz, no aż tyle czasu nie mam, żeby grać we wszystkie te gry, niestety. Także dobra, lecimy, no i chyba samouczek nam się zaraz skończy tutaj, kolejny, jeżeli chodzi o to. Dobra, pięknie idzie, naprawdę super nam idzie. Okej. Nasiona są posiane, wystarczy poczekać, żeby zmieniły się w pole gotowego do zbioru rzepaku. Okej. Także będziemy lecieli dalej. Czas żniw, spodoba ci się to? Okej. No, spodoba mi się zapewne. No to dopiero wielka maszyna. No. Wsiądź do niego, dołącz z przodu żniwiarkę, podobnie jak to miało miejsce z innym osprzętem. Okej, tak zrobię. Wiecie co ja zrobię? Ja zrobię sobie screenka, bo to super wygląda naprawdę. Jest tu w ogóle może jakiś tryb aparatu, czy coś takiego? Żeby robić jakieś ładne screenki bez chudu? Jeżeli wiecie coś takiego, dajcie znać w komentarzach, dziękuję bardzo oczywiście. Także lecimy. Wchodzimy sobie do pojazdu. I teraz tak, do przodu. Mogę, jak ja mam to podłączyć? Czekajcie. Bo ja nie mam tego podłączonego. Rozłóż kombajn, wystaw rury. A, dopiero tu. Musiałem bardzo blisko podjechać, okej. Ale można było włączyć kombajn. Trzeba go najpierw rozłożyć. Ścinarka właśnie, jak to działa? Dobra. Ścinarka opuści się wtedy samoczynnie, okej?
Czyli tak, możesz ją również ręcznie opuszczać i podnosić, jednak do zbierania plonów musi być w pozycji dolnej. Okej, dobra. Przełącz wybór narzędzia, złóż lub rozłóż, unieś lub włącz, dobra. Okej, no to tak jak te wszystkie narzędzia póki co. Czyli zmieniamy na przednie. I teraz tak, odłącz, upuść, zmień narzędzie, zmień prędkość w tempomacie, opuść pojazd, ale to ona jest złożona, rozłożona w tym momencie, bo ja nie wiem, szczerze powiedziawszy. Niedobre mam, rozłóż kombajn, a nie, bo to na kombajnie mam tak jakby X, rozłóż kombajn. Ja mam rurę wystawić, ja nie wiem, co z tą rurą mam zrobić, szczerze powiedziawszy. Ja mam ją wystawić? Ja tutaj kompletnie nie wiem w tym momencie, szczerze powiedziawszy, co ja mam zrobić. Ja mam rurę wystawić? Jak to ma działać? Nie wiem. Dobra, robię tak. Opuścimy żniwiarkę i włączymy ją. Gdzie jest włącz w ogóle? Jak możemy ją włączyć? Podnieść żniwiarkę, ścinarkę, czekajcie. Czegoś może nie zrobiłem. Wyłącz pokos słomy, zmień narzędzie. Włącz kombajn B. Dobra. Okej, to lecimy, proszę państwa, z kombajnem. Albo czekajcie, wyjdziemy i może teraz zrobimy w ogóle screenka. Możemy w ten sposób zrobić? Ja pierdzielę, patrz, ale jak to kozak wygląda. Jakie to jest fajne, podoba mi się to, mega. Mogłem wcześniej w to grać, czekajcie. Czemu to się schowało? Czekajcie, G, V, G, B. Czy to już jest dobrze załączone, czy nie? Chyba tak, bo mi zlicza samouczek. Okej. Dobra. Świetnie. No i lecimy, tempo macik ustawiamy, ja mogę się odsunąć. I jest super, okej. Ej, no fajna gra jest. Mega mi się coś takiego podoba. Jeżeli jeszcze, bo chodzi, wiecie, chodzi o to, żebym ja się przynajmniej tych podstaw nauczył, żebym ja wiedział, co ja robię. I to już naprawdę będzie dobre. Podczas zbierania plonów kombajn zapełnił swój zbiornik na ziarno, okej. Wystaw rurę, podjedź do, aha, czyli rury nie miałem wcześniej w ogóle wystawiać, dobra, czyli ja już kumam, że rura to jest po to, że jak zapełniłem już, czekajcie, wyłącz kombajn. On się sam złoży wtedy. Dobra, to ja mam podjechać teraz tu i zapewne tą rurą dopiero dostarczyć, wyładować, tak? O Jezu. Czekajcie, bo ja muszę się nauczyć tym jeździć zdecydowanie. A, to się samo wyładowuje, dobra. Czyli rura teraz nam opróżnia, aha, bo w prawym dolnym rogu, oprócz paliwa, które mamy w pojeździe, mamy też zapełnienie naszego zbiornika na ziarno, tak? Coś takiego. Okej, fajne, fajne, podoba mi się to. O, patrzcie, to nawet równomiernie jakoś ten, można sypać, w sensie jak sypie tutaj z boku, to się sypie, serio, z boku. Wysiąść z kombajnu i wsiąść do stojącego przed przyczepą traktora. Okej. Zrobię to. Ale to kozak wygląda, ja pierdzielę, czekajcie, ja sobie muszę screenki porobić, bo to naprawdę fajnie, fajnie wygląda, szczerze powiedziawszy. Dobra, wsiadam. Co teraz? Migająca ikona na mapie wskazuje, gdzie można wyładować przyczepę. Podjedź tam i przesyp ziarno do silosu, kiedy znajdziesz czas, oczywiście. Dobra, migający znacznik, to tam gdzieś mam jechać po prostu, tak? W sensie tu, przede mną tak naprawdę, nie ma żadnego ruchu. Także jedziemy z tym ziarnem, w ogóle wykręci się? Wykręci chyba. To nie jest tak gra jakoś mega ten. Aha, no i tu się spuści od dołu to i to wleci się, przesypie przez to, nie? Prawdopodobnie. Rozładuj i... A nie, to się nie przesypie w ten sposób, tylko się przesypie od tyłu, dobra. Myślałem, że to jest jakaś magiczna ta, że od dołu w sensie... Nieważne, mogłem się pomylić. Okej, świetnie, ziarno będzie się dobrze przechowywało w silosach, mają one oczywiście ograniczoną pojemność, ale można je później rozbudować. Kiedy zechcesz sprzedać swoje plony, możesz przeładować je z silosu, zawieźć do jednego z rozsianych na mapie punktów skupu, aby zarobić nieco pieniędzy, okej. Czyli co teraz? Aha,
po zebraniu plonów trzeba przygotować je do następnego cyklu. Można zrobić to szybko przy użyciu kultywatora, jednak od czasu do czasu należałoby zaorać pole, aby zapewnić maksymalną wysokość plonów. Czy jak rozumiem, mam teraz właśnie tak, ciągnik, pług, obciążnik, ruszamy. Dobrze, ej fajny, samouczek jest, powiem wam, że samouczek jest naprawdę spoko. Bo już nam też nie tłumaczą 50 razy, tak jak teraz było fajnie to napisane. Że nie tłumaczą nam tego 50 tysięcy razy, tylko już mniej więcej wiemy, co mamy zrobić. Czyli tu załączam do tyłu, pług mamy pewnie obrócić, tak? Żeby dobrze nam działał. A, bo to chodzi, że albo z tej strony, albo z tej? Czekajcie, jak to jest. To działa w dwie strony. W ten sposób, dobra, upuść pług. No i co, teraz chyba upuścić i tak naprawdę wjeżdżamy. Czekajcie, którym było opuść V. No i lecimy. Tempomacik można załączyć, tak? I lecimy z tym polem. Okej, jak to wygląda? Aha, w ten sposób, dobra. Fajnie, z pługiem. Ja tam bym homonto założył i zaorał pole, ale nie będę się odzywał, kurde, może z takimi rzeczami. Piotr, kurde. Dobra. Ale ładnie, patrzcie, ale ich zaoram tu, nie będę tego ten... Lecimy z zaoraniem kawałka tutaj, pyk. To jest samouczek, ja mogę tak zrobić. Ja wiem, że oczywiście tak bym nie zrobił, jakbym robił po prostu na serio. Ale to jest samouczek, ja tak mogę w ten sposób się pobawić, nie? Bo można tu w ogóle wzory potworzyć, że tak powiem. Dobra, nice, nice. Fajnie, fajna sprawa, naprawdę, podoba mi się. Okej. Okej, sobie zjadę już wcześniej, pyk. A przejadę sobie teraz tędy. A dlaczego by nie? Mogę, samouczek mi pozwala tak zrobić. Także tak sobie zrobię. Okej. Możesz teraz już próbować zmienić ziemię w kwitnące gospodarstwo. Zrób kolejny krok i rozegraj następny samouczek, z którego dowiesz się wszystkiego na włożeniu w celu uzyskania jak największych plonów. A, czy to był cały jeden samouczek tak naprawdę? Ja pierdzielę, długi był dosyć, wiecie? Ja nie wiem, czy ja nie zdążę dwóch całych zrobić na odcinku, szczerze powiedziawszy. Wiecie co, ludzie, może zrobimy? Albo nie, zrobię. Będą dwa. Proszę bardzo, będzie dłuższy odcinek pierwszy. Z farminga myślę, bo tak sobie pomyślałem, bo ja zazwyczaj robię odcinki około tych 20 paru minut, nie? Ale farming myślę, że z tą grą, tak jak House Flipper, tak jak Car Mechanic Simulator, że na dobrą sprawę chyba odcinki 40 minut nawet mogą być. A z House Flipper ostatnio półtorej godziny nagrywałem jeden odcinek, z czego było później na odcinku tak naprawdę 50 parę minut. Także dobra, niechaj będzie. Witamy w drugim samouczku, nauczysz się tu nawozić pola w celu uzyskania jak największych plonów. Okej. Wskakuj na ciągnik, po czym dołącz obciążnik i rozrzutnik obornika. Pamiętaj, robi się to tak jak w pierwszym samouczku. Spoczko. Okej, świetnie. To już wiemy, także cofamy się. Przyłączamy. Do przodu. Robimy tutaj też przyłączkę. Obornik to świetny nawóz, nie pachnie ładnie, ale jest bardzo ekonomiczny. Uzyskasz go za darmo, jeśli trzymasz krowy i świnie, no tak. Wybierz rozrzutnik obornika i włącz go, dzięki czemu łatwo będzie równomiernie rozprowadzić nawóz po polu. Okej, okay. Czyli to w jakim to na boki rozprowadza? Bo tu są takie te, czy to od tyłu rozprowadza tym czymś? Bo ja nie wiem, jak to rozprowadza, nie? Także to jest ten minus. I teraz tak, przełączamy urządzenie na tylne. Rozłóż rozrzutnik obornika. Aha, czyli z tyłu jednak, okej. Czy jak włączyć to B, dobra. Na razie nie włączamy. Zajadę sobie tak. Cofnę i tutaj sobie do... Bo ja nie wiem jak, a chociaż nie, dobra. Bo możliwe, że to ma duży rozrzut. To może będziemy nie musieli jechać tak przy tym. Dobra, zobaczymy zaraz jak to będzie wyglądać. Jak mamy to włączyć w ogóle? Bo ja tego nie włączyłem jeszcze chyba. A, włącz jest pod B, dobra, nie zauważyłem. A, no dokładnie, czyli to nie trzeba idealnie jechać tak jakby. Jest jakaś różnica w polu, w wyglądzie? Tak, jest bardziej zapełnione, można powiedzieć, pole wtedy tymi ślaczkami. No dobra, czyli najlepiej w ogóle będzie robić na tempomacie, nie?
Dobra, dobrze, dzięki temu użyźniasz glebę za każdym razem, kiedy coś z nią robisz lub kiedy rosną na niej plony, możesz dodać kolejną dawkę nawozu. Te dokładne właśnie dawki w danych momentach będę musiał wyczaić, jak to zrobić. Aby uzyskać maksymalny plon, pole powinno się nawozić trzykrotnie podczas wzrostu roślin. Przyjrzyj się teraz innym sposobom nawożenia. Lecimy dalej. Czyli trzeba będzie trzykrotnie. Te rzeczy, jeżeli ktoś by właśnie mógł mi napisać taką ściągawkę, nie? To był też bardzo, bardzo wdzięczny byłbym. Bo o tym oczywiście zapomnę, ja na 100% zapomnę, że to tam trzy razy trzeba będzie czy coś. Będę wiedział już jak, będzie to na pewno łatwiejsze, ale... Dobra, gnojówka, o rany, no niestety śmierdzi, ale też jest za darmo, jeśli tylko masz zwierzęta. No skorzystajmy więc z niej, podejdź do ciągnika. Okej, czyli sprawa jest prosta, robimy tak samo jak wcześniej. Kół podłączamy. Kół podłączamy, zmieniamy tu. Włącz wóz asenizacyjny, to się w ogóle nazywa, nice. Dobra, jak to, jaka tu jest pompa z tyłu? Tak, to z tyłu chyba będzie tak ten walić tym gnojownikiem. Ale tu leje, patrzcie jak leje. Ej, ale to naprawdę na szeroką skalę leje, dobra. Tempomacik i tak naprawdę jedziemy sobie i chillujemy. Będę obczajał te wszystkie muzyczki chyba w radiu. Kolejna dobrze wykonana praca, więcej substancji odżywczych to wyższe plony. Może teraz użyjemy ładniej pachnącego nawozu. Okej, spoczko. Co teraz? Chwastownik to również tani i łatwy sposób do poprawy wysokości plonów. Jezu, jak to wygląda, jakby tu ręka poszła w to. Ale by... No, rączki by nie było, a pewnie i by wciągnęło też. W przeciwieństwie do poprzednich metod nie trzeba go napełniać, ale może być używane tylko w niektórych stadiach wzrostu plonów, kiedy rośliny już wzejdą, ale zanim za bardzo urosną. Wsiądź znów do ciągnika, spoczko. Podjeżdżamy. Podłączamy jak zwykle. Przyłącz. Przyłącz. Zmieniamy urządzenie. Rozłóż najpierw ten chwastownik. Jak to kozak wygląda? Ja pierdzielę, czekajcie, bo... Aż mi karteczka zleciała normalnie. Czekajcie, ej, jak to kozak wygląda bez kitu. To już jest ten rozłożony? Ta, to był rozłożony już chyba? Nie, dobra, widzicie, on się jednak rozłożył, on się nie rozłożył w pełni. Ej, jak to wygląda, naprawdę? Imponująco, powiem wam, jako że się nie znam na tym. Dobra, upuść V-ką, będzie... Nie ma włącz, czyli tak naprawdę upuszczamy prawdopodobnie i lecimy dokładnie. Z chwastami. Tempomat włączony, w sensie z chwastami, bo chwastownik. Ha! Z przycinaniem, tak, w sensie? Czy coś? Nie wiem, co dokładnie ten chwastownik robi, w sensie on... No nie wiem, co on robi, w sensie... Świetnie nadaje się do łąk, gdyż trawa rośnie nieustannie, dzięki czemu chwastownika możesz używać często. Trawa jest też mniej delikatna niż rośliny uprawne. W sensie to, bo to nie wyrywa, to przycina trochę, czy co to robi? To przyrzedza trawę, czy... Na jakiej zasadzie ten chwastownik działa, bo w sumie nie kumam tak do końca. Nawóz sztuczny, płynny lub w worku, jest dość kosztownym rozwiązaniem, ale jest też bardziej wydajny i nie trzeba go używać tak często. Również maszyna do rozprowadzania go po polu jest w stanie objąć spory areał naraz, tak, bo tu są areały. Podejdź do ciągnika z opryskiwaczem, oczywiście. No, oczywiście, tak jak zwykle, pyk, przyłącz. Pyk, przyłącz, zmieniamy urządzenie. Włącz, opuść, czyli opuszczamy w tym momencie. I włączamy tak na dobrą sprawę. W ten sposób. Też bardzo duży obszar to zajmuje. Dobra. Włączony mamy tempomat i lecimy. Tylko trochę chyba w lewo skręciliśmy za bardzo. Okej. Tak jest, szybko poszło, prawda? Szybciutko to idzie, powiem wam. Jak już się ogarnie te podstawy. Ostatni, może najciekawszy sposób nawożenia. Ja pierdzielę, jak to jest nawożenie. Jak to jest nawożenie? Jak mówię, jak jeszcze rozumiem nawożenie tymi powiedzmy gnojówką, czy tutaj tym sztucznym nawozem, tak tych właśnie to nie rozumiem, jak to nawozi. To rośliny międzyplonowe, nawożenia
Aha, rośliny międzyplonowe. W naszym przypadku jest to szybko rosnąca rzodkiew oleista. Wymaga trochę więcej czasu, ale też jest tania. Okej. Po zebraniu plonów możesz posadzić rzodkiew oleistą zamiast roślin uprawnych. Kiedy rzodkiew dojrzeje, zamiast ją zbierać, należy zaorać pole, dzięki czemu wprowadzisz do gleby mnóstwo substancji odżywczych lub na następne cykle. Okej, spróbuj iść do ciągnika, dobra, no to tu jak zwykle przyłącz, zmieniamy urządzenie, opuść kultywator. To w sumie wjeżdżamy i opuszczamy już od razu, pyk, i lecimy tak naprawdę. I samouczek nam się zalicza po raz kolejny. Czyli poznaliśmy kolejną już metodę nawożenia, można powiedzieć, tak? No okej, pięknie to idzie. Nie, naprawdę przyjemnie. Cały czas to będę mówił, ale no cały czas się czuję, że po prostu mi to sprawia radość, frajdę. Wszystko, dobra, podniesiemy. Powiedzcie mi właśnie, czy jeżeli chodzi o zakręty, to ja powinienem tak robić. W sensie, jak zrobiłem jeden pasek, to ja powinienem to w ogóle podnosić, zajeżdżać i lecieć od drugiego, czy mogę po prostu cały czas mieć to włączone, wiecie? Czy to nie robi mi żadnej różnicy, nie wiem, czy to się na przykład nie psuje, na przykład, o, ten kultywator się nie psuje, przez to, że jest cały czas, wiecie, o, tutaj na ziemi włączony, nie? Dajcie znać w komentarzach właśnie, jeżeli chodzi o takie rzeczy, bardzo, bardzo dziękuję po raz kolejny. Dobra, tutaj sobie to zrobimy, pyk, ładnie. Do dołu zjedziemy i nam powinno zaliczyć tak jak wcześniej, tak naprawdę dwa niecałe paski zrobione, jeżeli chodzi o ten samouczek. Okej. Super. Proszę bardzo, inny sposób nawożenia całkowicie naturalny. Z dostępnych metod nawożenia wybierz te, które lubisz lub te, na które cię stać. Pamiętaj tylko, że w celu uzyskania jak najlepszych plonów, od siewu do żniw pole trzeba nawozić trzykrotnie. No to już jest drugi raz, kiedy o tym słyszymy. Jeśli chcesz, możesz przejść inne, bardziej zaawansowane samouczki lub od razu przejść do trybu kariery i rozpocząć uprawianie własnej ziemi. Aha! Czy udało nam się zrobić, powiem wam, te dwa samouczki, nawet dosyć szybko, bo gdzieś w okolicach 30 minut. Myślałem, że troszeczkę dłużej, bo ten pierwszy był naprawdę spory. Powiem wam, że tak, ja na pewno przejdę resztę samouczków, żeby jednak mieć troszeczkę powiększoną tę wiedzę. Także na dzisiaj myślę, że to było na tyle. Jeżeli oczywiście, tak jak mówiłem na początku, chcecie kolejnego odcinka, chcecie odcinek z kariery lub z gry wieloosobowej, jeżeli się uda, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem. Za wszelkie komentarze, za wszelkie dosłownie, czy to pomocy, czy protipów, czy po prostu, czy gra wam się podoba, czy odcinek wam się spodobał, bardzo, bardzo dziękuję. Także zrobimy sobie, jeżeli oczywiście się uda zrobić z tego serię, zrobimy sobie z tego serię wtedy taką właśnie z waszymi komentarzami. Dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, no i na razie, cześć!